Chciałabym, żebyś nauczyła nas robić zakupy ciuchowe. Nie zabierajcie ze sobą mężów. Albo se coś zrobię, albo se coś kupię. Cytuszek do przodu, fajna zemielaska. Jakie ja powinnam znać swoje wymiary? To za ciasne jest, bo z tyłu, tutaj taka fałdka się pani robi. Po Zanim zrobimy wycieczkę na zakupy, to na waszą prośbę Julita pokaże wam, czy razem pokażemy, jeszcze raz numer z zakrętką i z bransoletką żebyście widziały, jak sobie modelować to ubranie na sylwetce przy pomocy bransoletki i e, zakrętki. Jula, to co? Dzisiaj zrobimy to dobrze tak, Witaj, kochana. Ja to Cię widzę od rana, więc Ech, tak. Tydzień dobrze. nam szybko zleciał. To zrobimy tak, że ja to do siebie przyłożę, dobrze. a ty pokażesz. I tak jak już rozmawiałyśmy tydzień temu, mamy bardzo podstawową, nawet taką trochę bezpłciową koszulkę. T-shirt, tak? I teraz... Z bransoletką. Dzisiaj mam trochę grubszą bransoletkę, żeby pokazać Wam, jak to jest w ogóle e, plastyczny temat. Czy mamy lżejszą, tniejszą? Wiadomo, że przynoszenie będzie taka trochę ciążyła. U nas w programie po prostu nie było widać kamery, jak tak. to się robi. Idzieś, Wzięłam grubszą, żebyście zobaczyły, e, jak to wygląda. Zobaczcie, tą bransoletkę, wybieramy sobie miejsce, które chcemy... Skumki. Mam gumki. Mam gumki, jestem skumki. przygotowana. E, wybieramy miejsce, w którym chcemy tą szczypankę, tą dziurkę zrobić i proszę bardzo... Bransoletkę od wierzchniej strony, gumeczkę na dłoń, bierzemy dłoń od spodu, bransoletkę i chwytamy tą bransoletkę, proszę bardzo. Obwodzimy nią. Obwodzimy. Ja do tej dobrze. O, bardzo o. proszę. I zobaczcie, i z płciowej koszulki w idiotycznym kolorze. Zrobiła się fajna. Jak chcemy bluska. mniejszą dziurkę, to oczywiście gumka powinna być troszeczkę, troszeczkę taka mniejsza, cieśniejsza, nawet może być frotka do włosów. Uwaga, uwaga. jeszcze raz. Mamy Bransolet... dwie gumki, wiesz? Ale Można... ja chciałam jeszcze pokryweczkę Beatko. Dobra. Nie ja wezmę dobra. tą mocniejszą A, po dobra. prostu. I uwaga. Na, na wierzch kładziemy bransoletkę, dłoń z gumką od spodu i łapiemy tą bransoletkę od spodu. Ja teraz wezmę na dwa razy gumeczkę. Bardzo proszę. I mamy mniejszą proszę dziurkę. Bardzo, bardzo. proszę. Mam, piszcie, czy już jest wystarczająco. Jest dobrze. O, Pokrywka, jest widać. Pokrywka Super, dziękuję, teraz. Dziękujemy za Różnica, komentarz. Z drugiej strony zróbmy tak. pokrywkę, żeby widać było różnicę. Pokrywka nam szła od spodu. Pokrywka od spodu. Robić. Gumka o. od wierzchu. I podobna historia. Gumkę na dwa razy. O. I mamy guzik. Proszę. Dziurka i guzik. Proszę bardzo. Co chcecie? Dziurka i guzik. <noise> e, mam nadzieję, że już wiecie, jak to jak to robić. A my teraz... To na waszą prośbę Ale piszał, była... szał, prawda, Beatko, z tymi, z tymi, tymi gumkami. Szał, szał się zrobił. Szał, szał się zrobił szał. Guziki i dziurki nam zrobiły po prostu... Karierę. Karierę. <laughs> Zawrotną. A szczególnie tak. zrobiła karierę moja dziurka, którą miał Zbyszek <laughs> pokazać, to dziękuję wam bardzo tak za przychylność. Dobra. dobra, Jurka, a ja teraz y, zrobię wszystko, żeby jak najbardziej zamilknąć, bo chciałabym, żebyś nauczyła nas robić zakupy ciuchowe od wyjścia z domu po przymierzalnie w sklepie. Jedziesz, a ja mam chwilę wolnego. Lubicie robić zakupy ubraniowe? Czy są tutaj osoby, które lubią robić zakupy ubraniowe? Jest jeszcze... osoba, ja lubię. Ja najbardziej lubię kupować ubrania w internecie, o. bo nie muszę ich mierzyć w przymierzalni. W internecie. O tak. właśnie. E, także są kobiety, które lubią faktycznie robić te zakupy i szturmem ruszają na galerie, e, faktycznie kupują dużo. Tylko tutaj często pojawia się problem tej nadmierności tych ubrań, nadmiaru tych ubrań. O, że, to ja. Ja te... mam e, ubrania, e, ubrania mam dla sześciu kobiet mniej więcej na rok. Ja wiem, że ja wam napisałam w grupie, że oddam swoje ciuchy i oddam aktualnie z Julką musimy zrobić tylko segregację wiosenną. E, ale ja mam nadmiar, ja mam nadmiar i nie wiem czy... Wy też tak macie. Ja idę po marchewkę, a wracam z bluzką. Tak no jest. Dobra. E, są, są panie, które mają nadmiar, bo faktycznie kupują tych ubrań dużo, ale są też takie panie, taka druga półkula, które wręcz wysypką reagują na samą myśl o zakupach. Tak. Że one Obraniowe. mają te zakupy, tak. Mhm. I teraz z, z, czego to się, z czego to wynika? Już tutaj Beata przytoczyła jeden taki przykład, że... Nie lubicie tych przymierzalni. Nie lubicie tym bardziej teraz tą taką porą e, kurtkowo-docieplaczową, e, kiedy mamy iść do przymierzalni i faktycznie tam pocić się przybierać. Ale tu większość głosów mamy, że lubią dziewczyny robić takie ciuchowe. Super. Jedna pisze, że jak mm. była szczuplejsza, to uwielbiała robić teraz gorzej. Teraz gorzej. E, tak, bo to, druga kwestia to jest taka, że e, nie ma dla mnie nic tam w tych w sieciówkach, nie tak. ma dla mnie nic w sklepach, tak. nie ma moich rozmiarów. Tak. Ja w sumie nie wiem, co ja bym chciała. Idę, idę bo sobie chcę poprawić humor. Wracam z takim Jest później... takie powiedzenie Juliś. Tak? Albo chcę coś zrobię, albo chcę coś kupię. Tak jest. Ja zawsze wybieram tą drugą opcję. Idziemy te zakupy, często kierują nami troszeczkę takie e, niewłaściwe emocje, bo chcemy sobie coś wynagrodzić, bo chcemy poprawić sobie e, humor, e, bo mąż nas zdenerwował, e, bo ja, bo patrzę, koleżanka fajną kupiła sobie bluzkę, ja też sobie taką kupię. Niekoniecznie na mnie ciekawie leży. Ale wiesz co, my mamy też taką mhm. bardzo ważną, e, ważny powód robienia zakupów. My bardzo często kupujemy sobie ciuchy na przykład, bo mamy okazję. Tak? O, i potrzebuje okazji. sukienkę na wesele syna. Potrzebuje sukienkę na komunię, chrzciny, e, wnuczki. My często kupujemy sobie takie rzeczy... Bo mamy po prostu potrzebę na jakąś okazję. Ale wiesz, to już jakby nie idźmy dalej w motywację, bo mm, motywacja dobra, może być już, różna. Tak. Idźmy już bardziej w technikę mm -hmm. robienia i przygotowania się do tych zakupów. Ja wam powiem taki mój sposób i to, co zawsze rekomenduję paniom podczas rozmowy, koleżankom, swojemu otoczeniu również, że wybierając się na zakupy ubraniowe, żebyśmy już Zanim wyjdziemy z domu, z mieszkania, żebyśmy już miały pomysł, Co my tam, po co my w ogóle tam idziemy, zróbmy sobie listę, listę zakupów. Bardzo trudne, bo to wiesz, jak to mm -hmm. jest. Dlatego, że to z reguły jest tak, że my wychodzimy i mówimy: Muszę sobie coś kupić na komunie, tak, nie? Na komunie. Coś. E, mamy to coś. Przez to też często e, nie wiemy, jaki mamy stan obecny naszej szafy bo może tam już coś jest fajnego, klasycznego, bo może wystarczyłyby tylko dodatki. Także dziewczyny, pierwszym takim, pierwszy taki krok to po prostu zobaczyć, co wy macie w tej szafie. Powyrzucać to, co jest po prostu już e, trąca tak zwaną myszką, czyli co już nie jest na czasie, co nie jest, wam nie służy, w czym przynajmniej przez rok na siebie, czego nie ubierałyście. E, następnie zarys, tak? Jaką mam sylwetkę? Jaki kolor, w jakim kolorze zbieram najczęściej komplementy? W jakim kolorze bym chciała siebie widzieć? Co mi się podoba na mnie? Jaki kolor podoba się na mnie? Jaki fason? Przynajmniej ten zarys sobie zróbcie, przygotujcie sobie jakiś budżet, żebyście też miały orientacyjnie, jaką, jaką pulę pieniędzy jesteście w stanie na tą rzecz przeznaczyć. Bo nie ma nic gorszego niż taka frustracja poruszania się po sklepach z cenami powiedzmy wygórowanymi na nasz dzisiejszy budżet. I takie uczucie, no, podoba mi się, ale będę miała wyrzuty sumienia, bo jak ja to kupię, to później, no, co ja z tym zrobię? Często to są też takie jednorazowe trochę historie ubraniowe, tak. przez co te pieniądze się nam się nie zwracają. Więc pierwsza taka moja sugestia przed wyjściem z domu, przynajmniej sobie e, poglądajcie w internecie, e, poprzeglądajcie sobie w gazetach, w czym wy byście siebie widziały. I później dopiero... Oh. No dobrze, czyli, no. czyli ta kategoria pod tytułem Muszę sobie coś kupić na Kasi odpada, bo to coś powinno przybrać jakiś obraz tak, u nas tak, w głowie tak. przed wyjściem z domu. Dobra, wybrałyśmy sobie to opakowanie. Przybrało. Przybrało. Przybrało, to będzie trudne, ale może nie zagłębiajmy się w tą stronę. Dobra, idziemy do sklepu. Ja bym chciała zacząć rozmowę z Tobą od tego. Jakie swoje wymiary ja powinnam znać? Bo mówisz o kolorach, o fasonie, okej, okay. ale jakie ja powinnam znać swoje wymiary, żebym już mogła, nazwijmy to, z wziąć, co może być dla mnie dobre? Jak się w tych rozmiarach poruszać? No tutaj z tymi rozmiarami to też. Y Powiedzmy sobie tak szczerze, że w różnych sklepach różne marki trochę z tymi rozmiarami e, mają tak na bakier, bo w jednym sklepie 38, a w drugim niekoniecznie 38 to będzie dla mnie. Dlatego e, orientacyjnie przynajmniej znajmy to, czym jesteśmy MK, czy jesteśmy LK, ale do tego rozmiaru się nie przywiązujmy, nie popadajmy w taką e, sytuację pod tytułem: No na siłę będę się pchała w tą Lkę, w ten rozmiar 40 czy 42. Mm, e, bo 44 to już mi coś ujmie, tak? Różne marki mają różne <grymne> rozmiary. Widzicie co, na, na, przy kupowaniu odzieży, na, 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 na przykład bielizny w takim miejscu, gdzie są azjatyckie produkty, no nie. Na, ja mam majtki, które mają na przykład tak, 8XL. Tak jest. tak? Ja tę metkę wycinam, bo mi wtedy jak wisi i to widać. Ale no z reguły. W, w Jula, ale poczekaj, takie. bo mm -hmm. jeszcze wymiary tam lm M, mm -hmm. 40, 60, 85, 20 brytyjskie, To jest jakby sprawa wtórna. Czy warto zabrać ze sobą na zakupy centymetr krawiecki oraz gdzie i jak się zmierzyć? Żeby od razu było wiadomo, zanim na siebie nawleczemy, bo te M-ki, to jest w ogóle by, No to są takie bytaki. nasze trzy, trzy punkty, tak? Czyli w ramionach, w pasie. w Ja zawsze ten biust pomijam z racji mojego biustu, przepraszam. To wręcz tak. przeciwnie. Ale ja tutaj trochę założyłam już, że jednak te biusty już mamy, mówiąc kolokwialnie, ogarnięte, bo po, po takich naszych spotkaniach. Więc w ramionach, w biuście, w pasie. No i w biodrach. Tak? To są takie właśnie e, tutaj wymiary. E, trzczy... No dobra, mhm. poszłyśmy do sklepu, mamy centymetr krawiecki ze sobą, znamy swoje centymetry, zmierzyłyśmy e, na wieszaku i teraz jest moment, którego ja nie znoszę. Hmm. To jest moment pod tytułem Pani przymierzy nie? i przymierzalnia. Powiedz nam, jak to przeżyć? E... Kiedy już planujemy wyjście na te zakupy, to jeszcze jest taka jedna moja, kolejna moja sugestia, dziewczyny. Idźmy na zakupy w dobrym nastroju. E, ubierzmy na siebie wygodne ubrania. E, takie, że będziemy my je sprytnie później z siebie odejmować. Aby sobie uniknąć takiej potliwości, żeby się nie denerwować, że mamy tych ubrań dużo, że musimy na tą kupkę układać. Jeżeli planujecie kupić sobie sukienkę, czy planujecie kupić sobie spódnicę, raczej włóżmy na siebie albo rajstopy, albo skarpetki tak zwane te płytkie, żeby nam nie wystawały z bezpłciowego buta skarpetki, które będą nam psuły ogólnie tą całość, tak? Bo też ja widzę taki jeden problem w przymierzalniach, że łapiecie pojedyncze rzeczy, jesteście do tego nie przygotowani do tych zakupów, są skarpetki i wymierzycie sukienki do płaskiego buta. Dziewczyny, to nie ma prawa dobrze wyglądać, a przynajmniej bardzo rzadko dobrze wygląda. Dlatego tak istotne jest e, zarysowanie. I idę po sukienkę, więc jestem przygotowana e, już e, tą bazę mam taką pod sukienkę, czyli albo rajstopy, albo płytkie skarpetki i oczywiście dobra bielizna. No właśnie. Żeby tą sukienkę już dobrać do tej właśnie bielizny. Bo jak mamy, e, no brzydko mówiąc, piersi nie na miejscu, to sukienka na nas nie będzie dobrze wyglądała, nie będzie się dobrze prezentowała. I będziemy tak. na siebie złe, sfrustrowane, i będziemy krzczały, znowu warczały na te swoje piersi. A, a one warczały na siebie, a na można siebie. temu zapobiec. Tak. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli idziemy wybierać sobie odzież, na, na przykład ważną uroczystość, bo jak sobie kupujemy codzienny t-shirt, no to dobra, trudno mm -hmm. już tam nie róbmy z tego rekolekcji. Ale teraz się zbliża czas komunii za chwileczkę, prawda? Będziemy kupować sobie na przykład nowe kreacje na komunię wnucząc. Myślę, że masa jest nas takich. To Julet tutaj dała bardzo ważną wskazówkę. Idźmy w dobrej bieliźnie w majtkach, które nam przytrzymają brzuch, może w gorsecie, może w fajnej Mexowej y, halce. Dobry stanik, nie tak pod tytułem, ale ja będę miała inny. Bo ja bardzo często widzę, jak kobiety tak jest, tak y, 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 mierzą y, ubranie i ktoś mówi nie, nie, ale to ja będę miała inny stanik. No to idź w tym, zacznij od zakupu bielizny na imprezę. Tak? Mm -hmm. czyli dobre majtki, fajne rajtuzy modelujące, trzymające jeżeli kupę. lubisz gorset, nie masz z tym problemu czy z taką ściągającą troszkę bielizną weź ją, od razu poczujesz się inaczej, no dziewczyny to jest frustrujące kiedy mamy te majtki za płytkie kiedy one nam się wcinają po prostu od... tak. bo nawet na najszczuplejszej osobie y, ta fałdka będzie znaczna i dobieramy do siebie na przykład dopasowaną sukienkę, czy dobieramy mamy ładną ołskową. sylwetkę tak, bo mamy, chcemy, tak? bo mamy taką sylwetkę i to, te wszystkie cięcia załamania są widoczne i my się frustrujemy. My jesteśmy zagotowane. Zabierzcie ze sobą buty. Tak, jeżeli je macie. Jeżeli planujecie ubrać się w buty na wysokim obcasie, to nawet w przymierzalniach często są tam. No taka tak, ale ja to jest mają. kwestia rozmiaru, tak, prawda? Rozmiaru. Ja, ja w te, co są w przymierzalniach 40, nie, żeby, tak, nie, nie, nie wkładam. E, także weźcie te swoje buty, weźcie jakieś swoje wygodne buty w torebkę, żeby móc zobaczyć siebie właśnie w tych butach, bo sukienka inaczej się będzie prezentowała w obcasie, a inaczej na płaskim tak. bucie, tym bardziej zimowym, tym bardziej z cholewką obciętą. I, mówicie, I skarpetkami, tak i skarpetkami i po prostu na siebie od razu me, warczycie. Czy to, znaczy, to jest tak, że tutaj Cindy Crawford by źle wyglądała Pewnie. w czymś takim. To nie chodzi Mało o tego, nas. Mało tego dziewczyny. Jeżeli lubicie siebie w makijażu, jeżeli czujecie się pewniejsze, takie wow na miejscu w makijażu, zróbcie sobie ten makijaż na zakup. Och jaka ważna informacja. I na, Jak my wyglądamy w przymierzalni, w tych światłach, w makijażu, od razu sobie staniemy, cytuszek do przodu. Fajna zemielaska, a jakby z makijażu, z cyckami za, za I z, nisko z i w to Holender, no cokolwiek nie, nie, nie włożył. to jest co po prostu jesteśmy, wracamy z nosem opuszczonym na kwintę i, i jest masakra, bo, jest, bo wszystkie są piękne, tylko ja jestem najgorsza. No tak, ale e, ja zawsze mówię, że jeżeli idziesz po sukienkę na elegancką uroczystość, to nie idź w ciuchach i wyglądu od sprzątania mieszkania. Tak zróbmy, tak nie pójdziesz. Tak, zróbmy z tego taką nasz dzień, naszą wyprawę, że dziewczyn. I pamiętajcie, wchodząc do przymierzalni, wybierając ubrania, pamiętajcie o jednym. To ubrania są dla mnie, a nie ja dla ubrań. I to, że w pewnym ubraniu nie wyglądam tak, jakbym sobie tego wymarzyła, że to ubranie inaczej wyglądało na modelce, na manekinie, a na mnie się tak nie prezentuje, to jest jak najbardziej okej. Okay. Bo, bo, bo to wszystko zależy od cięć, od tych fasonów. Szukajmy tak, takiego, tak, który szukajmy, nas polubi. Tak. Pamiętajcie, że, że są tam ubrania, które z którymi się polubicie. I, i nie miecie do siebie pretensji o to, że, że akurat w takich nie, nie, w tym jest mi nie do twarzy, czy na sylwetce leży tak, a nie inaczej. I jeszcze taka, jeszcze kolejna moja e, sugestia. Nie zabierajcie ze sobą mężów. Nie zabierajcie nawet przyjaciółki. Chyba, że macie taką. Lonia Bugla mówi, że chodzi z córką, bo córka ma świetny gust i wyczucie i jej się pozwala. Pod warunkiem, fajnie że, że macie to flow, taką, taką energię z tą osobą, tą przyjaciółką, e, która. Rozumie was, i wasze potrzeby, znacie się tak dobrze, żeby to nie było tak, że ktoś wam narzuca e, jakieś swoje... E, no właśnie, ci doradcy tak. około przymierzalniowi to jest po prostu jakaś plaga. Do tego macie takie jeszcze z tyłu głowy, że ten mąż tam czeka, niecierpliwi się i, i nie możesz nawet się otworzyć na siebie tego czasu nie potrafisz tak na siebie przełożyć, bo ta osoba towarzysząca stoi, przestępuje z nogi na nogę. Ja to widzę często w przymierzalniach. No i jeszcze długo, no jeszcze długo, no to jeszcze i w końcu kupujesz to już sukienkę, która niekoniecznie jest dla Ciebie, ale żeby zrobić otoczeniu dobrze. Jakby tak. ta się kupiła. Dobrze, tak. Lepszej nie znajdę, bo tutaj widzę, już mam tego dosyć. Nie. Czyli wybieramy mniejsze zło, na które się nie gućmy. Szukajmy, aż znajdziemy. Tak jest. Bardzo ważna rzecz. Ja pamiętam taką historię, kiedy e, Julita mówi: zróbmy z tego sobie fajny dzień. Mhm. Ja pamiętam, kiedy moja córka brała ślub. I trzeba było ubrać moją mamę, no, która była no, cały czas w tym przygnębieniu po śmierci taty, która tam po antku trochę z tego, z tego wyszła. I ja powiedziałam do córki: mówię, Marta, wiesz co? Chodź, weźmiemy babcię tak na cały dzień, a tak, żeby jej wybrać taką sukienkę, w której ona się będzie dobrze czuła. Mama była bardzo trudna w kupowaniu e, rzeczy. I ja wtedy powiedziałam, mama. Tego i tego dnia idziemy kupować ci sukienkę na ślub ukochanej e, wnuczki. I teraz tak, rano umówiłam ci fryzjera. Wow. Słuchajcie, my, e, fryzjerka uczesała mamę tak, jak mama będzie e, miała być na, na, tym, na tym ślubie. E, zabrałyśmy buty, w których e, mm, powiedzmy byłaby na tym weselu. Jaki to był przyjemny dzień. Tego, moja tak mama potrafię. stała się ponownie kobietą. Chętnie, ona była bardzo szczupła i taka zgrabna bardzo mm -hmm. mama. W przeciwieństwo mnie. E, ona wychodziła z tej przymierzalni, zresztą rocznicą śmierci mamy jest jutro. E, moja mama wychodziła z przymierzalni zachwycona sobą, co się jej wcześniej nie zdarzało. Zróbmy sobie taki dzień zakupów ciuchowych. Jak sobie chcemy kupić przypadkiem, idąc po marchewkę, bluzkę na targu? Kupmy, nie róbmy z tego rekolekcji. Ale prosiłyście o to, żebyśmy zrobiły program, jak się ubierać na uroczystości rodzinne. To dzisiaj mamy temat pod tytułem, jak robić zakupy ciuchowe na uroczystości rodzinne. Czyli trochę eleganckie, trochę od oczka wyżej niż takie... Tak, codzienne. Co masz jeszcze dla nas, bo ta przymierzalnia, tak, powiedziałaś bardzo ważną rzecz. Idźmy w wygodnych ciuchach do zdejmowania. Żebyśmy się nie umordowały już tym, że nas zdejmujemy z siebie jak szereg 19 warstw. Miejmy dobrą bieliznę, miejmy rajstopy i buty mniej więcej takie, jak planujemy założyć. Wchodzimy do przymierzalni. Mm -hmm. Eee, no, i co? W przymierzalni ja się czuję jak Godzilla, bo mam lusterko 20 cm od siebie, więc wyglądam po prostu jak gigantyczna bryła. Wychodzić z tej przymierzalni? Z jakiej odległości się oglądać w lusterku? Ja osobiście też wychodzę z przymierzalni, chociaż nie zawsze czuję się tak. E, to wszystko zależy od naszego nastroju, bo jak poczujemy się tak fajnie, to wychodźmy z tej przymierzalni. Pamiętajmy, że to jest miejsce, w którym, to jest takie miejsce prób i błędów, takiego poszukiwania. Więc to, że na nas ktoś z boku spojrzy, miejmy to tak poza sobą. I faktycznie lepiej siebie zobaczyć w tym zewnętrznym lustrze po, po, poza przymierzalnią. Chyba, że to jest jakiś mały butyk, to po prostu wyjdźmy, odsłońmy, zróbmy sobie, spójrzmy na siebie z dystansu. Bo faktycznie te, te, te lustra tuż przy, przy nosie to są ciekawe. Straszne. Dla mnie są. Jeszcze przymierzalnia ma zrobione w dobrej wierze: mhm. coś takiego, że te lustra są dookoła. Mhm. I ja mam wrażenie, jak ja bym sama na siebie z każdej strony napadała. Ja po prostu tego nienawidzę. Eee, ja zawsze. Znaczy, jeżeli coś na mnie już źle leży za tą kotarą, mm -hmm. to w tym nie wychodzę. To nie wychodzisz. No tak. Wychodzę dopiero w czymś, w czymś, w czym, pomimo tych kłopotów przymierzalniczych, jednak mam poczucie, żebym do ludzi wyszła. Czyli nie pokazuję się i nie wychodzę i nie oglądam się w czymś, co się już. Tej przymierzalni, w tym śladu. Ja nic nie mierzę, ale to już mm -hmm. inna sprawa, tak? Czyli zobaczyć siebie nie we wszystkim, bo jeśli w tym, co już nie pasuje przymierzalni, to nie wychodźmy i nie róbmy tak z siebie Super, e, 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 tutaj teatru. Jeżeli coś nam już pasuje, żebyśmy wyszły w tym do ludzi mniej czy bardziej, to obejrzyjmy się wtedy w odległości. Pamiętajmy o butach i bieliźnie. A co zrobić z doradcami, którzy się, Julita, pojawiają? Eee, ja zaczynam być osobą, czy też jestem osobą rozpoznawalną i moment, kiedy ja wyjdę z przymierzalni, to jest dramat. Jak podziękować? Korzystać z tych lat? To, to, nie, to, to za ciasne jest, bo i z tyłu, tutaj taka fałdka się pani robi. Po prostu, pu, pu, pu. Prosił ktoś? Co, ja na to w sumie to widzę y, jedno y, rozwiązanie. Taka świadomość siebie. E, jednak już trochę tych lat przeżyłyśmy, e, mamy jakieś doświadczenie w tych naszych zakupach, wiemy w czym te komplementy zbieramy, wiemy w czym się dobrze czujemy, wiemy jakie kolory są dla nas, e, które ładnie grają z naszą urodą. E, słuchajmy siebie, słuchajmy siebie i niech ten nasz wewnętrzny głos krzyczy najgłośniej. E, Zostawmy tak z, z boku, chyba że to jest ktoś profesjonalista, ktoś, kto, kto, komu jesteś by, zapłaciłyście, e, czy osoba, która naprawdę na tym się zna. Mm, e, też raczej unik, tak, nie do końca bym zawierzała i słuchała tych opinii choćby ekspedientów, tak? Czy osób, które no, sprzedają. Ekspedientki bo... chcą sprzedać wiadomo, To, no, to, to jest takie prawo praca, rynku, prawda? to jest taka ich praca, e, ale na pocieszenie powiem, że e, dobre jest to e, opcja. Zbierania paragonów i tego kilka dni mam dla siebie, po czym idę i zwracam. Także z, lub wymieniam. Tak. Czy jest taka opcja tej zmian, wymiany, zwrotu, wtedy na spokojnie do domu sobie wrócicie i w tych swoich lustrach ewentualnie wtedy możecie zapytać o zdanie. No, to jedyne rozwiązanie, tak? takiego słuchanie siebie i zawierzenie sobie, że, że ja mam jednak dobrego nosa do siebie, bo ja wiem najlepiej, co, co, co jest dla mnie dobre, w czym ja siebie lubię. Bo też niesztuką jest przebrać się za kogoś, tak? Bo ktoś nam powie, że: no słuchaj, w tym sezonie są modne szerokie spodnie, czy spódnica e, falbaniasta, e, piękna, plisowana. Jak ja wiem, wiem, że ta plisowana Nie dla mnie, nie dla do samochodu. Bardzo mi często tutaj mówi, że tak lubi plisowankę, i ona tutaj. ty jest plisowanka. A ja wiem, że ja w plisowance wyglądam jak taki bobek utrzaskany. A ja jak kopasiana. Tak. W każdej plisowance. I choćby mi powiedziała o pisowance najlepsza, nie wiem, osoba, która jest dla mnie autorytetem, to ja, no, przepraszam, bardzo podziękuję, bo ja wiem, jak ja się w niej czuję. Bo to jest trochę tak, jak ja e, śpiewam taką jest taka piosenka ludowa gęsi za wodą, kaczki za wodą, to ja sobie ją przerobiłam pod tytułem Gęsi za modą, kaczki <noise> za modą. Nie idźmy jak te gęsi za modą, tak. bo to nie my jesteśmy dla mody, żeby ją nosić. Tylko moda i pewne trendy są dla nas, żeby z nich wybierać to, co dla nas pasuje. Ja ukochałam dzisiejszy trend, obecny, który jest akurat wybitnie dla mnie to są właśnie przykrótkie spodnie dzwony mm. szczupłe, długie, długie nogi z szczupłą kostką. Przykrótkie dzwony to jest coś, co ja kocham, i zaraz mi to pewnie wycofają z mody. Wybierajmy z mody to w każdym trendzie, w każdych trendach. E, znajdziemy coś dla każdej sylwetki. My zresztą szykujemy z Julitą program pod tytułem Co w modzie piszcze na wiosnę. Tak. Piszczą cudowne rzeczy, bo już się ogarniałyśmy kolory, trochę. No po, właśnie. Po od razu się buzia uśmiecha do tych kolorów. Kolory, kocham to, Julita też, kontrasty, kolory kompletnie ze sobą, wcześniej nie występujące, pomarańcz z czerwienią, e, turkus z e, brązem i z zielenią. Hu, hu, hu. Czy masz coś jeszcze dla nas? Przymierzalnie ogarnęłyśmy. E, I nie idźmy na kompromis pod tytułem. Boże, kochany, jest już mi tak gorąco, jestem taka zmęczona, e, kolejnej przymierzalni nie zniosę, nie wytrzymam. Biorę sukienkę, która może nie do końca na mnie... I tak wygląda, jakbym z tego oczekiwała. Nie, to jest zły tok myślenia. E, zostawmy ją, przenieśmy termin zakupów na, na inny dzień, e, szukajmy dalej, bo tam naprawdę jest, e, znajdziemy to, co, co, o, o czym marzymy. I ja zawsze podkreślam jednak zróbmy sobie, e, jesteście takie e, dziewczyny internetowe, e, nie macie problemu z tym. Nie. E, zróbcie sobie taki swój jeden folder w swoim laptopie, komputerze pod tytułem. Moje e, e, nie wiem, moje stylizacje, czy tak chciałabym wyglądać, To jest w tym, tym bym się dobrze czuła. Zbierajcie te zdjęcia, zbierajcie te zdjęcia, później przejrzyjcie je, te kolory są dla mnie, ja to kocham. E, prze, przejrzyjcie te zdjęcia i zobaczcie, co wy byście tam wyłuskały dla siebie, do swoich aktywności życiowych, do swoich imprez, na, na te o, wszystkie okoliczności, e, co byście dla siebie wzięły. I zróbcie sobie tę listę zakupów i nie, nie idźcie na kompromis. Zróbcie ją bardzo taką szczegółową. Czyli jak ja szuka, szukam sukienki, a wiem, że w sukience ołówkowej jestem po prostu najwspanialsza, najpiękniejsza, i to jest dla mnie, to zapiszcie sobie, idę po sukienkę ołówkową w takim i w takim kolorze, czy taka paleta kolorów mi będzie służyła, taka jest dla mnie najlepsza, takiej i takiej długości, z takim rękawem i po prostu patrzcie na tę kartkę i chodźcie z nią, bo ja wiem, że ja sama na tym się łapię. E, idę na przykład na zakupy, nie zapisując sobie wcześniej, e, szukam tak po prostu czegoś. Coś, idę sobie tak. coś kupić. I ja wracam i mówię, nie, no to nie kupiłam w ogóle nie to, po co ja poszłam. To, to prawda, I dalej, mi to tego prawda. Podkuje, dalej będę tego szukała. Także zróbmy so, zróbcie sobie ten folder i zbierajcie sobie te zdjęcia. I, i zobaczycie, że to Wam bardzo ułatwi e, sprawę. I będziecie miały takie spojrzenie na siebie, takie spojrzenie z boku, takie swoje wewnętrzne stylistki. Jak, Co jest dla mnie, co ja bym chciała e, i jak ja bym to ograła. Jeszcze, Juliś, ja myślę, że teraz e, jakieś tysiąc osób zazdrości mi, że ja mam Ciebie. <grym> Ale pamiętajcie o tym, że z Julką też można online sobie przerobić Tak, różne tutaj mi dziewczyny historie. piszą. Ja jestem do Waszej dyspozycji. Fystylizację online. Tym dobór. bardziej, że wiosna idzie. Tak, tak, także dziewczyny, jeżeli naprawdę macie problemy, ja jestem do dyspozycji. Piszcie mi na messengerze, będziemy się kontaktować. Ja służę radą. Jeżeli byście chciały skorzystać z usług płatnych, nie ma sprawy. Ale też dużo staram się Wam dawać takiej porad, tak, takiego wsparcia. Od I serca tak Jestem Ty dla Was bo ja jestem wdzięczna temu, że, że, że ja Was mam. Mamy e, Ciebie. Tak. I to by było na tyle. Julka, dziękujemy bardzo Dziękuję za porady. Bardzo. Dziękuję również.